I got broads in Atlanta, just a baby in the family. Siema, ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku wbiję sobie 8000 pucharków w Brawl Stars na moim koncie. No jest to już taka w miarę dobra liczba. 8000 i będę miał w końcu taką jakby czerwoną tutaj o taką oznakę z diabłem, jakby tą, którą tutaj widzicie. No i na koniec odcinka otworzę sobie mega boxa. No i co, będę grał sobie teraz Barleyem i będziecie mieli timelapsa tej gierki, no i miłego oglądania. Dobra, więc dostałem 6 pucharków i jak widzicie tutaj znowuż historia się powtarza. Znowuż jest 8000 i jeden pucharek więcej ponad 1000. Już tak miałem dwa razy, no i w końcu mam tą ładną tutaj tą odznakę, tą czerwoną. Bardzo ładnie, no i teraz przechodzimy do megaboxa. Najlepsza chwila w tym odcinku i zobaczmy co w nim będzie. Moje szanse na trafienie na legendy, bo brakuje mi tylko wszystkich legend, to są tutaj właśnie takie 0,0720. Także dobra, przechodzimy, no i otwieram tego mega boxa. Także trzymajcie kciuki, już on nam spadł z nieba. No, małe są te szanse na legendy, ale kto wie. Dobra, zobaczmy. Mamy 243 monety. Do Jessie 18 punktów, do Nity 20 punktów, do Bo 28 punktów, do Piper 30 punktów, do Bulla 43 punkty i mamy bonus w postaci 5 event ticketów. Więc to tyle w tym megaboxie. Był on taki sobie, no ale nie ma co narzekać. Także co, ja już się z wami żegnam, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeszcze ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam was do mojego klubu w Brawl Stars, klub ma nazwę Klub Trzeciego. Jest on dostępny od 0 pucharów, także każdy może tam dołączyć. No i klub ma ponad 100 tysięcy pucharów, tak ogólnie. Więc myślę, że warto dołączyć. No i wspólnie sobie gram właśnie z klanowiczami, występują też oni czasami na odcinkach. Nie na każdym, ale występują. No i wyrzucam osoby nieaktywne przez miesiąc, ponieważ klub musi się rozwijać. Także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i cześć.